Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku będziemy sobie tutaj dokładać ostatnią sekcję moich akumulatorów, co zakupiłem. Jak widać, troszeczkę ich przybyło. Z tego, co sobie tak na szybko liczyłem, to mam 9 kW około. Tutaj w tej jednej półeczce, jakbym uzupełnił wszystko tym, to mam tutaj około 30 kW. Myślę, że wystarczyłoby to w zupełności. No ale dobra, do rzeczy. Co trzeba zrobić? Tutaj to muszę sobie przenieść tu. Zrobimy tylko minus. Plusa nie daję, ponieważ będziemy robić to, co lubię najbardziej, czyli wyważać za pomocą żarówki. A mianowicie minus sobie już przeniosę na gotowo tu. Już mam słupek przygotowany. Tu mam śrubeczki, wszystko. Tutaj to sobie wymienimy. Więc to i pójdzie tutaj nam na plus. Między tym a tym. To się będzie w międzyczasie wyważać. Dam temu 1-2 dnie, żeby to sobie leciało. To sobie tutaj wszystko jest. Podłączone na razie, żywe. Niech sobie to poleży. Tak. To jest z tego ostatniego shorta. Jak widać, tutaj świeci na ciągło, czyli ta strona jest uszkodzona. Tutaj ta jednostka, która ma pomagać, na razie nie reaguje. No ale strona B jest uszkodzona. Jesteśmy teoretycznie bezpieczni. Widać, nie wiem, czy zauważycie, ten nalot tutaj na tym bezpieczniku jest troszeczkę większy. Dwójka. Jest to dwójka, tak, jest to dwójka. Muszę tutaj sobie wkładkę wymienić na większą. Teraz tak, nie pamiętam, czy mi to wyskoczy. Mam 40, ale będę musiał dać większą docelowo, jak już będę to podłączał na gotowo, bo to jest wkładka typu C, czyli zwłoczna, ale z tego, co mierzyłem sobie tutaj cęgami, cęgi pomiarowe jak najbardziej wskazane, to mi wychodziło, że mam około 50-60 amperów, czyli powiedzmy AGM, tak sobie biorą co brały, było 3 na 3, czyli 6 i 50-60 amperów, gdzie reszta brała około 5-7, więc jest ostra przebitka, ale to widać, ile jest pojemności w tym, a ile jest pojemności w tym. To jeszcze chłonie, a to tak sobie jest. Ale nie, że AGM-y są złe. One też mają swoje zalety, jak i wady. Nie ma niczego takiego, że wszystko jest idealnie. Dlatego zostawiam je, żeby dokończyły swojego żywota tutaj. Niech pracują do końca swoich dni. Dobra, przygotujmy się tutaj do tego. Troszkę wstępu, troszeczkę pierdupitu. Jak to nieraz ktoś w komentarzach pisze, że nie idzie mnie słuchać, jak komuś przeszkadza, może iść do kanałów, które mówią ci, że świat jest płaski, albo że są rzeczy, które się tylko opłacają, a najbardziej tym, którzy sprzedają to, tym to się najbardziej o wszystko opłaca. Dobra, mamy naszykowane. To sobie jeszcze przyszykujemy. Zawsze wskazany jest sprężynówka, żeby była. I do tego potrzebuję. Raz, dwa, trzy, cztery. Bo tam już mam przygotowane na gotowo. Czemu cztery? Brakło mi po prostu, musiałem sobie domówić. Troszeczkę już wyszedłem z tego założenia, że warto kupywać po 40 na zapas. Teraz kupuję tak tylko, żeby na ale drogo było za darmo dostawa. Raczej jakiegoś mocnego parcia na rozwinięcie swojego magazynu już nie mam. Jestem w takim etapie, że to powinno wystarczać. Jedynie teraz widzę po czasie, że tu jest 25 kwadrat i jest spadek napięcia
I mimo, że elektronika widzi, że powiedzmy cały układ tutaj jest już wysokie napięcie, tutaj jeszcze te by ciągły i ciągły. Więc no, jak to padają pytania, jaki bezpiecznik dać do akumulatora 100 Ah? Taki, żeby wytrzymał kabel. Nie, żeby wytrzymał akumulator, to żeby wytrzymał kabel. Ja mam tutaj troszeczkę długie to. Jest spadek napięcia, więc to jeszcze potrzebuje, a to mówi, że jest dość i elektronika dalej mówi, że teoretycznie jest dość. No ale to już jest taka dygresja i niuans elektroniczny. Kto dłużej w tym siedzi, niestety siedzę już w tym troszeczkę długo, to już wiem, o co kaman. Że to, że niby masz wszystko podłączone, to powinieneś mieć wszędzie takie same napięcia, tak? Taka jest teoria, praktyka troszeczkę bardziej boli. I teraz tak, tu mamy plus, tu mamy minus. Tutaj mamy taki dystans, proszę nie naśladować, to nie jest instruktaż. Jak popełnię jakiś błąd, to to może ładnie wybuchnąć. Więc okej, dlatego sobie tutaj to trzymam w jednej ręce, w drugiej działam. Nie trzymam za konektor, bo niby 24 volty, voltów. Nie kopię, ale jak jest, są skrajnie niekorzystne warunki, to mogą zaszkodzić zdrowiu. A ja tego nie potrzebuję, już dość źle się czuję. Okej, więc to na razie zostawimy tak. Potrzebuję motylka, to sobie nie odbezpieczyłem. Tylko muszę teraz sobie wyciągnąć to jedną rączką. Pomożemy sobie, tutaj cały czas trzymam. I normalnie, motylka. Ktoś powie, no ale chłopie, to trzeba dowalić. Nie, to nie trzeba dowalić. Czasem jak za mocno przewalisz, to najbardziej widać w AGM-ach. Gdzieś tutaj było. Tutaj nie będzie widać. Dam może wam tak. Spróbuję zoomnąć z samego telefonu. Nie wiem, czy będziecie widać. Tutaj jest pełno narośli. Tutaj kwas się wydostaje z tego. Nie chcę ściągać klemy. Kwas się wydostaje czemu? Bo za mocno kiedyś dociągłem. Co prawda uzupełniałem w nich kwas, ale po prostu przeciągłem troszeczkę i się rozszczelnił. Normalna rzecz. Bo się dowala ile wlezie, a później się płacze. Czemu to się popsuło? Czemu to nie działa? Ale dobra, nie będę narzekał. Długo nic nie nagrywałem. Nie chcę, żeby wyszło, że przez ten czas, co nie nagrywałem, to jakieś coś do głowy mi trafiło. Ja może jestem po prostu bardziej szczery. Bo można coś zrobić, spoko. Można dużo mówić, spoko. Ale niech to ma ręce i nogi, bo czasem jak to oglądam kanały, które chcą coś przedstawić, a nie wiedzą, co robią, jeszcze złe nawyki wpajają ludziom, no to mi się coś otwiera w kapsie. Nie jest to nic przyjemnego. No ale mamy wolność słowa. Każdy może robić, co chce. Mówić, co chce. Robić, co chce. Jak wam nie podoba się, to możecie... Kto to tak fajnie mówi? Cejrowski. Fajnie to mówi, ma takie koszulki z tym. Nie, żebym go reklamował, ale chłop troszeczkę jest na tym świecie coś tam życia liznął i w niektórych punktach ma rację, a niektórych nie. No ale nie będziemy tutaj o polityce gadać, o innych kanałach. Tutaj się zajmujemy teraz tym, co się tutaj dzieje. Być może wiele osób bardziej to ogląda albo słucha na mojego gaworzenia o różnych rzeczach. No ale mniejsza z tym. Lecimy z tematem. Mamy prawie drugą stronę wykonaną. Tutaj to. Tak, co ja tutaj mam? To jest balanser, czyli to będę mógł rozłączyć.
Tutaj jeszcze mam BMA, żeby nadzorować napięcia. To właśnie fajnie na BM-ie widać, jak wychodzi słońce. No tutaj mam jednego BM2. No tutaj pięterko niżej mam drugiego BM2, czyli mogę sobie obserwować, jakie jest napięcie na kwasiakach. Tak. Tu widzicie dobrze. To jest... Co to jest? Plombum. Tak to się chyba nazywa. Co to jest plombum? Ołów. A z czym pracuje ołów? Z kwasem. Tak, to jest kwasiak. Dobra. Nie nakręcam się, bo może jeszcze więcej ludzi ucieknie z mojego kanału niż miało, choć czy mnie to interesuje, ile jest ludzi. Z jednej strony tak, miałem gol na ten rok. Mam jeszcze gol na ten rok. Chciałbym mieć te 3000 subskrypcji. Co z tego wyjdzie? Nie wiem. Jak nie subskrybujesz, to łapka w górę i wrzuć subskrypcję. Jak ci się podoba moje biadolenie, nie chcę o geopolityce gadać, bo chętnie bym trochę pogadał. Ale wiem, że to się wielu ludziom nie spodoba. Ale jak wam się by spodobało, to dajcie znać, to będę mógł troszeczkę pogadać, choć to zależy, kto to będzie, kiedy oglądał, takie ma będzie miało znaczenie. Czemu dwa razy większa różnica? Dlatego, że robiłem kalibrację urządzenia, specjalnie sobie kupiłem rezystory precyzyjne, żeby skalibrować sobie jeszcze raz miernik, więc te pomiary są prawdopodobnie przewalone o połowę, ale jakaś tam jest powtarzalność, więc tragedii nie ma. Dobra, teraz tak. Rzucimy sobie tego tu, tylko tak, przygotujmy się na wszystko, żeby wszystko mieć pod ręką, a będziemy pracować na czterech przewodach na raz. I dlaczego słupki są właśnie dobre? Bo nie musisz mieć jednej długiej śruby, żeby to złapać i możesz mieć troszeczkę bezpieczniej. Jak zaznaczam, to nie jest szkolenie, to nie jest żaden kurs. Ani to nie jest instruktaż. Ja tu robię troszkę na Jana, troszkę sobie pogadam, pobiadolę, bo lubię ponarzekać troszeczkę. No, ten, kto narzeka, ten jest zadowolony z całego życia swego i z tego, co ma. I nie oczekuje niczego więcej. Ja oczekuję troszeczkę więcej od siebie i moich widzów, żeby wiedzieli, co robią, po co robią, jakie są ryzyka. Dlatego chcę, żebyście ewentualnie zrobili coś dobrze, nie zrobili nikomu krzywdy, ani sobie, ani komuś, jak i nie wpędzili się w koszta zbyteczne. W tych czasach jest tyle naciągaczy, którzy wam będą obiecywali nie wiadomo co. To w ogóle uzasadnienia ekonomicznego nie ma. No ale to jest biznes. Każdy chce z czegoś żyć. Jeden żyje z swojej ciężkiej roboty, jeden żyje z naciągania. I tak też jest na YouTubie. I też tak żyją te firmy, które tutaj robiły te baterie. Oni też chcą z czegoś żyć, dlatego ja sobie to kupywałem przez dłuższy czas, po troszkę. Nie wszystko na raz, bo to jest jak na giełdzie. Kupujesz po troszkę i w czasie, przez co uśredniasz sobie koszt zakupu. I też masz więcej możliwości i korzystasz z tego. Nie widzisz, czy potrzebujesz, czy nie potrzebujesz, bo kupywanie, żeby tylko kupić, to od tego jest dużo osób. Bo jest trend na fotowoltaikę, to wszyscy, hura, fotowoltaika. Ile się ludzi z was dało naciągnąć gościowi, domokrążcowi, to już jest wasze. Jak do mnie dzwoni firma domokrążec z fotowoltaiki, to ja mówię, pani, ja już mam 10 lat, ja wiem, że mi się to nigdy nie spłaci. A to może ten, pompę ciepła, proszę pani, ja mam nieocieplony dom. Dajcie mi dofinansowanie na zrobienie dachu i już się nie odezwą. Czyli jak chcecie się pozbyć domokrążców, powiedzcie, chcę dofinansowanie do dachu, chcę dofinansowanie do
ocieplenia, powiedzmy wymiany drzwi, do ocieplenia fundamentów. Takich rzeczy to lepiej działa, niż że nie jesteście zainteresowani, bo wiedzą, że na tym nie ma kasy, oni się narobią, jest mała marża, nie będą mogli sprzedać waszych danych osobowych, więc im tylko chodzi o to, żeby zrobić szybki biznes waszym kosztem. Więc cóż, realia, każdy chce z czegoś żyć. Tak jak w naturze duży zjada małego, tylko pytanie, czy chcesz być tym, który jest zjadany, czy ten, który zjada. No ale mniejsza z tym. Teraz sobie zrobimy sztuczkę, czyli tak dokręcimy sobie i przekręcamy wszystko razem i się dociąga. I mam to dokręcone w paluchach. To jest tutaj do tyłu, jak wszystkie. Niestety napisem do tyłu. Cóż. Zdarza się. Polaryzację mamy dobrą. Wszystko jest ok, póki macie tylko jeden kabel podłączony. Gorzej jest, jak podłączycie dwa kable. Jeden bym tu dupnął się przykładowo, to jeszcze się nic nie dzieje. Ale jak już podłączę drugi i zamknę obwód, no to wtedy by się działo. Oby nie. Dobra, żarówka, bida, rezystor. Każdy ma w domu jakąś zepsutą żarówkę, czy to jest H4, H1, H7, coś ktoś ma, nie masz, możesz iść do najbliższego sklepu motoryzacyjnego, kupić za 5 zł najtańszą opcję, nazwijmy to tak, albo możesz iść na złom i sobie kupić. I teraz tak, tutaj sobie damy tak, żeby trzymało. Nie chcę, żeby wypadło. Bardziej mnie to interesuje. I nic się nie dzieje. Jak to fajnie też ktoś zaznaczył, te same przewody mają taką rezystancję, że one już działają jako wyważarka. Jedynie mi się nie podoba, że tak, to mamy przewód minusowy, to mamy przewód plusowy i to jest nad tym. To nie są zbytnio przewody bezpieczne, no ale spróbujmy zrobić to, co idzie, żeby nawet jak coś się będzie chciało podziać, to obwód tutaj się nie zamknie, dlatego ten przewodzik sobie idzie tutaj, żeby nic nie dotknął. Dobra, mamy przygotowane jedno. To sobie jutro będzie już działało normalnie, to się będzie tutaj wyważało w międzyczasie. Jak widać, nawet wyważarka nie wstała, więc te napięcie, co tutaj było 13, macie zoomnę w was, 13-17 było w miarę ok, jest blisko tego, co teraz jest, no bo już słońce zachodzi, napięcie spada. Dobra, biorę się za tamtą stronę, tam będzie podobnie sytuacja wyglądała. Myślę, że tyle. Jak wam się podobało, łapka w górę, możecie wrzucić subskrypcję, komuś polecić. Ja tutaj gadam szczerze. Może to kogoś urazić, może też nie. Ale w tych czasach chyba troszeczkę warto mówić, jak co wygląda, niż mylić oczy. No w sumie po to powstał kanał, pomagać. Dobra, trzymajcie się. Ciepło i zdrowo. Cześć.